I witamy ponownie w StarCraftie 2. Jestem wam, ze mną jest Wąsu. I będziemy grali w koopowe misje. W tak zwaną współpracę. Tak, Wąsu jest dosyć nowy co do tego trybu. Tu widać, że ma na Artanisie piąty poziom. Ja mam troszeczkę więcej farmionych, no ale dobrze wiemy, że Wąsu niedawno zaczął w ogóle tę grę dotykać. I ja postanowiłem teraz farmić Karaksa głównie przez tę umiejkę. A ty, Wąsu, tak, czemu wybrałeś Artanisa? Bo jest darmowy i jest Protosem. Więc spełnia dwa moje warunki. Tak Feniks jest. Feniks mi się też podobał, ale... Ale trzeba go kupić. Mówiłeś, że do piątego, tak, można grać, a... No tak, do piątego jest ten, nie ten... Tak samo, Tychusa mam na czwarty, mam, nie mam go kupionego. No tak, że wolę coś, co... No. To nie muszę kupować. Na potrzeby expo będziemy grali losową misję, a jeżeli chodzi o poziom trudności, to Karax nie jest wystarczająco dobry bez insta warpów, żeby solować Brutala, a no i po prostu byś... Raz próbowaliśmy, nie daliśmy rady, więc ciśniemy. Było blisko, żebyśmy zginęli szybciej. Za dużo pociągów. Za dużo pociągów, tak. Więc zostaniemy jeszcze na razie na... Bo my dwie misje robiliśmy, tak? Z pociągami i tą drugą... Co ta... Ze statkami jedna była, tak? Ta ze statkami to już była normalnie. Na wysokim. I tak trudno... A, dobra. Mhm. Okay. I też przegraliśmy. Musisz się zredować, bo inaczej nie znajdzie gry. A, tak, racja. Znaczy, nie musisz znaleźć gry, tylko musisz zobaczyć, że jesteś ready. O, właśnie. Mhm. Dobra. I idziemy. Oj, to jest... Nie grałeś jeszcze w tej misję? Nie. Jest dosyć fajna. A, to jest, wiem, ale widziałem dzisiaj filmik. Czy to Alarak się przypycha tutaj? Znaczy, my akurat pomagamy Jinarze, to ona ten... Aha. Masz napisane, Jinara kontra wysłannika, tak, tak. Mona. Jinara to jak ten, jak z Naruto tam ktoś był taki. Może. Jiraiya, o. Jiraiya, no to Jiraiya był, ale... W każdym razie, no, to znaczy, że będę musiał armię robić. Chyba. Ale to pójdę w takim razie za loty Feniksy może, bo tutaj bonusowe obiektywy to są jednostki latające. Okej, okay, a tutaj jest łatwy ten? Nie, ekspansja? Też bronione. Ach. Niestety. Okay. Zresztą to łatwo zobaczyć na mapce, jak widzisz, jak jest tak daleko jak teraz na minimapie, no to już znaczy, że coś jest na rzeczy, nie? No. Dobra, warping no jutsu. To jest. Ale ona wygląda. No. Patrz, biją się tu. Mają tylko po 100 HP, możemy ich zabić. I jak to tam wygląda, że trzeba ich wspomóc jakoś, tak? Nasza armia musi być koło naszej, żeby przepychać. Jakoś, tak? Koło niej. Będziesz widział, jak podejdziesz jednostką, że się pojawia taki jakby... strumień mocy, to nazwijmy, który jest przesyłany do niej. Czyli na razie są w impasie. Tak, a żeby było zbalansowane, to jednostki Amona wystarczy... No on nie ma tu sojusznika, więc on sam starczy, żeby przepychać, nie? Mhm. Więc musimy teraz... To jest jak misja w Warcraftie 3 z Illidanem. Tak, dokładnie tak, no Blood Elfów, no. No. Dokładnie Blood Elfów to jest kampania, zgadza się. Więc wszystko pod... no, więc wiesz o co chodzi, wiesz jaki jest schemat główny. Mhm. To jak ja idę pod Feniks i Zealoty, to od ciebie bym poprosił, żebyś tego obserwera wyciągnął, jak ostatnio graliśmy. Znaczy zrobił obserwera. Jasne. Bo ja nie będę miał jak wykrywać. Czy może postawię Robobeja potem, ale na początku raczej potrzebujemy jednostki, które mogą też się bić, nie? Mhm. I tu też oczywiście ataki na naszą bazę lecą. A jeżeli pierwszy raz jakimś cudem widzicie koopa, no to to jest misje z kampanii wszystkich trzech przerobione na misje dla koopa, dla customowych komanderów, którzy mają dodatkowe umiejętności, inne moce i tak dalej, i tak dalej. Mhm. Ciekawa opcja zresztą. Dosyć ciekawe. Dosyć bardzo unikalna. Na przykład nie mam zalotów strażników, a ty masz
centurionów? A, i dragony. Nie, to się nazywa zelota, tylko może robić tornado. Dobra, idzie atak na mnie pierwszy. Dobra, ja tam parę jednostek sobie zbudowałem, tak o. Gateway, gateway. Jeszcze jednego postawimy. Zrobimy standardowo tak, by to przyspieszyć. To mógłbyś pomóc, nie? W sensie, chociaż dobra. The enemy is zerg, tak? No już ich zdjąłem. No nie przyszedłeś, musiałem sobie radzić, wiesz. A, dawaj do tego, moją Amon popycha. Idę. Dwa roachy zostały. No. No dawaj. Na szybkości. Okej, oni będą szli za nią, jak tak kliknę na nią? Ale nie chcemy jej tak pushować bardzo. Dlaczego? Bo będziemy triggerować ataki i inne rzeczy, więc chcemy raczej na początku troszeczkę się ustawić w kontekście armii i kasy. Okej. Potem dopiero, więc tu kawałek, byleby nam nie wpadła, nie? No. To już będzie w porządku. Dobra. Zrobimy tak. Kasa. Standardowa cena. Dobra. No ale widzisz, te takie paski idą mocy od nas. Strumienia, tak jak mówiłem. Co pokazuje. Dobra. Obserwery latają, prawda? Tak. Tak. Nie latały, lekki przypał by był. Wszystkie jednostki wykrywające chyba latają, więc... Mhm. Dobra, idzie atak. Ja tu robię lekką defensywę w bazie. Żeby jakiegoś surprise'a nie było. Rezwalka, czemu uciekłeś armią? Ty jesteś... Co ty robisz? Idę. Nie, bo idą tu na mnie. No dobra, ale Amona przyjmują. Potrzebujemy detekcji, mają niewidzialne jednostki. Tak. No to mam już. Widzisz? Jest obserwer. Dobra, dawaj do Jinary. Musimy im popchnąć kawałek. Jiraya! Szybko! Dobra. Spokojnie, tu wszystko jest obliczone. Dobra, sądzę, że już jesteśmy w miarę w stanie trochę ją przepchnąć i zacząć czyścić ekspansję. Więc dawaj. O, i właśnie jeszcze to. To jest świetne combo. No. Jeszcze jeden ten. Dobra. Czemu się nie pcha? What the fuck? Nie wiem. O, fuck. Trzeba tam iść, wow. dawaj. Wow, dobra. Natychmiast ten. Chyba nie jest latające, prawda? To są po prostu hybrydy. Te. Pozabijać. Dobra, ja wybroniłem, zrespiłem jednostki przy Jinarze, żeby ten nas nie wypchali. Przepchnijmy ją. Zacznę robić Feniksy. Dawaj, pchamy. I walczymy.
Dobra, przepnijmy jeszcze kawałek. Dobra. I potem ciśniemy ekspansję. Dobra, let's go. I potem lecimy na tą drugą oczywiście. Dobra, czysto, więc też już możesz ekspansjować. Mhm. I nie pchajmy jej, tylko brońmy przez chwilę ekspansji. Dobra. A... O Boże, pylonów nie mam. Fuck. Niedobrze. Ja zobaczę, czy ja coś mogę zdziałać dwoma Feniksami. To jest świetne pytanie. Osobiście uważam, że nie zabiję raczej bonusa, tylko czymś takim, ale... Mogę sobie zobaczyć. Ha! Jeżeli będę mikrował tymi dwoma Feniksami, to go zabiję. Więc po prostu jakby coś gdzieś wbiło, to tam nas broń, bo troszeczkę jestem tym zajęty chwilowo. No dobra. A nie, nie potrafię jeszcze... Postaram się. Z ciągłego mikro się przełączyć, żeby coś innego zrobić. O, o, o. Dodge. O! Teraz zdążyłem rozwalić i przyszli tu atakujący. Zejdę. A dobra. Ja przejmę, okay. Ja chyba rozwalę ten atak. Tak? Dasz radę? Tak. Okay. Chyba, że coś niewidzialnego jest, to będzie przypą. Trochę ci tam postrzelałem. Jest coś niewidzialnego. Jest? To czekaj, wyślę obserwera do ciebie. No to dawaj, dawaj, dawaj tu. U, mikroje obserwera, ale on jest wolny. A. Tutaj walczy. Dobra, przyszedł pod wieżyczki i padł. Jest okej. Okay. Easy. O, tu przyszli. Okej. Okay. Możemy kawałek przepchać. Dobra, trzeba iść zabić hybrydę. Więc zapraszam serdecznie. Idę, idę. Dobra, wbita. Macie lasery. I dobra, git. Wszyscy rozwaleni i wracamy. Eliminate them if you have the strength to spare. I have the strength to spare. Poleć. Taki jest plan, tylko zanim to zrobię, to na szybko zrobię zabudowę bazy. Mam 5 minut, mam więcej Feniksów, to spokojnie go zdejmę. Dobra. Idziemy się go pozbyć. Dzień dobry, witam serdecznie. Ja tu lecę po bonus objektiva. Mhm. Który lata tu. O, o, hydry mi tu przyszły. O. To może przeszkadzać. Zabijemy. Zapomniałem, że mirażopę.
against us. We will meet them head on. O, z mojej strony idą. Akurat dobre. Bonus zdjęty. Więc zrobić tak, tak. A, tak, tak. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 3, 4. Tutaj powinno być ok. Pomogę ci tam, tyle co mogę. A, pomogę nawet dużo. Cyk. Wybronione? Nie, nie wybronione. Mój pylon jest atakowany. No tam ci rozwalili już całą tą. Dopiero mi powiedzieli, że jest atakowany. Już od dawna ci tam klepią. Co ty gadasz? No przecież rozwali ci wieżyczki nawet. Dobra, już ich zdejmę. Dobra. Ej, to trzeba tam odbudować wieżyczki. REP. O, mam 3. Okej. Okay. Wow, 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 trzeba mówić. Odpalam boosta. Cofać się. Teraz Fleet Beacon. Upgrade. No i to wszystko w sumie też trzeba zrobić. A, jestem ten supply blokowany. Dobrze wiedzieć. Bo, no na przyspieszeniu dużo armii nagle zrobiłem, nie? To i tak. Mi wyskoczyło, że nawet nie zauważyłem. Ale już robię tyle pylonów, że mi starczy do końca. No przecież jesteśmy koło ciebie, w ogóle nie rozumiem, czemu się nie ruszasz. A weź. Kto ona tam tworzy? Pijana jest. Może. Dobra, no to dawaj do niej jakoś bliżej, może zauważy, że ją popychamy. Może chce, żeby przepchnąć. Lasery! Wszystkie miraże mi padają, Boże, na jakim low HP one są. Dawaj, dajemy, patrz na moich tych ziomeczków, jak, na jakim low HP są. Bo im wszyscy to są. Obserwer, podjedź obserwerem. No jest. No za jest? Daleko! Okej. Okay. Bazy nam atakują. Widzę. A, moja strona się wybroni, twoja chyba też. Tak, no to luz. Hybryda Andrzej. Dobra. Nie mam gazu. Dobra. Wchodzimy. Cały czas mi gazu brakuje. Ło, co to za animacja była? Chyba jakiś błąd. Możemy już tę bazę rozwalić. Why not? Czyścimy, 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 czyścimy. Dobra. No i wracamy do Jindamnanany. W takim razie, żeby jej pomóc iść do przodu. Szybkość! Our structure should now operate at a greater efficiency.
Idę. Obserwera potrzebuję. Idę. Dobra, mam teraz śmieszne jednostki. Ha, jaki jest zabawny. Ciekawe, czy to jest dobre. A, rivery. No zobacz, jaki oni damage robią. O, fuck, no. Widzę. 115, 180 na budowlę. Dosyć mocne, no. Moje zaloty nie zdążą nic uderzyć, bo wszystko mi Feniksy, znaczy mi Mirasze podnoszą. O. Better for them, I guess. Lecimy! Dobrze. Iśniemy! Do not falter, no przecież się nie poddajemy. Proszę się uspokoić. Wiesz, Artanis to tam jak zwykle dobre rady, nie? O nie, Brook chce nas zniszczyć! Poprzez atak! Jak on się... A zaraz będzie, o właśnie. Dawaj, wbijamy tam od razu. Trzeba się tego pozbyć. A, dobra. Czemu dobra. Się wycofujesz? Halo? Bo atak. Nie widzę, gdzie wbijać. Nie od tego masz wbijać. Minimapę. Musisz na minimapę zacząć patrzeć. Trochę patrzę. Wybuchy. No i wracamy do Jhinary i wygraliśmy. Dosyć easy. No. No, a tu moje jeszcze bazy doczyszczają. Pomogę im. No to nie jest trudna misja, ale jest fajna. I on śmiesznie wpadnie chyba, tak? No. Zasłonię mirażami. Nie. Czy wpadnie? Tak. No. GG. Easy, dokładnie. Zobaczmy, jakie wyniki. Najważniejsza tutaj część, też, ile ekstra. Tutaj też master, co? Tak. Okay, nowy poziom. No. Dostaję... A, ulepszenie gram, dla tych tam. Gram protosami, więc odblokowałem zagarę jako portret. Gratuluję. Dziękuję. Dobra, no to tyle w tym odcinku. Dziękujemy za oglądanie i widzimy się w następnym. Na razie. Hej.